Cześć kochany, chciałam wam powiedzieć, że jutro zaś jest poniedziałek. Zaczynamy. Wszystkie, co do jednej. Jeżeli macie w sobie coś, co wam nie odpowiada, to bierta się za siebie. A najlepiej, nawet jak żeście się zgrzeszyły zaś, bo na pewno żeście się ciasta pojadły, albo czegoś dobrego, albo kluzek z roladami za dużo. Jutro jest poniedziałek. I robimy tak, że zaczynacie się albo liczyć kalorie, albo się zdrowo odżywiacie, ograniczacie słodycze i zaczynacie się ruszać. Ja osobiście robię tak, że cały tydzień walczę o siebie, a na weekend się wypizdrza, wymaluję, ubiera się fajnie i czuję się zajebiście. Bo po to my robimy coś dla siebie, żeby się czuć po tym super. I nawet jak na co dzień się nie pomaluję, a wiem, że się zdrowo odżywiam i czuję się lekko, to wiem, że robię to dla siebie. Bo tak jak dzisiaj napisałam, jeżeli ty o siebie nie zawalczysz, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Więc siedziołżka, dej do roboty, bo jutro je poniedziałek i rusz ta żyć i się nie poddawaj. Myślicie, ja miałam taką fazę, że przychodziło do mnie, ja już nie schudna. Ale tak jak już wam rozpowiedziała, budziłam się następnego dnia i godą, uśmiechałam się do tej mordy w tym lustrze i godą, Kasia, przecież to nie jesteś ty obrośnięto w ten cały tłuszcz. Nie jesteś ty, to cię ograniczo. Czasami nawet nie masz ochoty, a tak jak na przykład te złe i ciężkie jedzenie na nas wpływa, nie chce nam się, nażremy się, a potem siedzimy i pęcznieniemy i nic nam się nie chce. A jak jemy lekko i zdrowo, chce nam się z dziećmi wyjść, chce nam się robić, całkiem inaczej myślimy, godą wam, zacznijcie, już nie godą wam sportów i cudów niewidów, ubierzcie buty i idźcie na spacer. Zróbcie coś dla siebie, dotlenijcie mózg. Naprawdę, to tak wpływa pozytywnie, że jesteście takie nakręcone, normalnie, że działchy, docie rada, razem domy rada, walczmy o siebie, nie poddawajcie się, jutro jest zaś nasz poniedziałek. Nie poddawajcie się, czym jak kciuki, domy rady. Pozdrawiam, dzisiaj już mam zmyte pazury, ale nie pomalowałam, bo nie miałam czasu. Pozdrawiam.